Witam na kanale Nuwato. Sprawdzone, polecone. Tym razem już nie pompa ciepła, nie klimatyzator, nawet nie kocioł na pelet, ale kocioł na paliwo stałe, na drewno, MPM DS2. To Mercedes wśród kotłów. Ten z wentylatorem wyciągowym. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zapraszam. Kotłownia z kotłem MPM na drewno, piękny kociołek, bufor 800 litrów i taka instalacja, która będzie za chwilę o instalacji. Tutaj wentylator wyciągowy spalin, żeby, ponieważ kotły, które są ekologiczne, nazwijmy to, mają duży odzysk ciepła ze spalin, no to te spaliny są chłodne i jest problem przeważnie z ciągiem kominowym. Szczególnie, że tutaj to jest, wiadomo, kocioł dolnopalący, no bo innych nie może być. No i to taka instalacja, która jest dosyć ciekawa, ponieważ ma na jednej rurze zasilanie pionów i rura wzbiorcza do naczynia i musieliśmy tu wykonać taki układ, który będzie umożliwiał jednocześnie podmieszanie, czyli żeby ciepła woda na grzejniki była mieszana, nie szła taka jak z kotła 75-80, a jednocześnie żeby był wolny przelot, jeżeli by się ewentualnie zagotowało coś w kotle. Rozpalamy. Kiedy mamy sterownik z regulacją wentylatora wyciągowego, to możemy sobie wspomóc podczas rozpalania. On ma taką funkcję, że przy dokładaniu lub przy rozpalaniu mamy zwiększone obroty wentylatora wyciągowego i to powoduje, że nie dymi nam się na kotłowni. W pewnym sensie oczywiście pamiętajmy, że to jest kocioł i że szczególnie jak było teraz, kiedy rozpalaliśmy, było 20 stopni na zewnątrz, to ten ciąg kominowy był zerowy, więc nawet wentylator wyciągowy nie daje rady wtedy tak zupełnie bezdymnie to sprawę załatwić, ale jednak to jest coś, co pozwala, co pomaga w tym, żeby się paliło dobrze i żeby także była przy dokładaniu ta komfort. Przed chwilą widzieliśmy ten moment, w którym można zobaczyć ten płomień w palniku, w tym palniku MPM. Tutaj jest regulacja dolotu powietrza wtórnego. I jeszcze raz ten moment, w którym ten palnik widać, proszę zobaczyć, jak działa kocioł MPM. To jest kocioł, który zgazowuje drewno, który zgazowuje paliwo, dlatego ma ten odzysk ciepła, dlatego te spaliny są takie chłodne i dlatego często należy stosować wentylator wyciągowy. Dziękuję bardzo. Instalacja z zaworem mieszającym, układ otwarty, a tutaj pokazuję specjalnie, żebyście Państwo mieli świadomość, że w momencie, kiedy rozpala się pierwszy raz taki kocioł, to leje się woda z wyczystek. To nic nie jest złego, tak to po prostu się dzieje na początku. Pozdrawiamy, Nuwato, sprawdzone, polecone.